Zuzia! Zuzia! Wstawaj, myszko. Wstań, skarbie. Wstań. Pokaż łokcie. Czekaj, muszę iść po igłę. Delikatnie. Delikatnie, dobra? Często myślę, dlaczego jestem chora, dlaczego ja mam taką chorobę, no ale cóż. Kiedy rano wstajesz i widzisz już kolejny taki bąbel duży, to co? To jest wtedy smutno, bo to kolejna wielka rana. A jak widzisz, że nie ma nowych bąbli? To wtedy nawet nie mówię, bo wiem, że jak powiem, to zaraz się zrobi jakiś. Nie cieszysz się wtedy? Bo już się obawiasz, że zrobi się następny, tak? Tak. Pokaż drugi łokieć. Masz bąbelek, ci malutki robi. Nie, nie. Dlaczego? Zaś będzie większy. Nie, taki mały pieczek. To daj nóżkę. Zastanawiałam się nad tym, czy jest jakaś możliwość, żeby przeszczepić jej moją skórę. Czy można jej dać na nóżki moją skórę, czy na rączki można jej dać moją skórę, żeby to ja cierpiała, nie ona. Niestety nie ma takiej możliwości. I zostaje patrzeć, jak własne dziecko cierpi. Pod pachami jak? A pokaż z drugiej strony. No, daj, zobaczę tylko. Boli. Zuzia, chwilę, kiedy się urodziła, to miała takie przebarwione stopy, takie bardzo ciemnoczerwone. Powiedzieli, że mam jej nie dotykać, bo nie wiadomo, co jej jest. I się okazało, że Zuzia ma na podniebieniu ma ranę i na brzuszku, na pępku miała takie, w zasadzie 75% brzuszka obejmowały te rany. No i przyszedł do mnie doktor i powiedział, że się urodziła roślinka. Drugi mi przyszedł, powiedział, że się urodziła bez skóry. Trzeci mi powiedział, że się urodziła z dziurą w podniebieniu. Jak wchodził następny lekarz, to zemdlałam. Nie chciałam nawet do domu wracać, bałam się, jak umiem, że zareaguje na to. Ale okazało się, że on był silniejszy niż ja, że on się nie poddał. On mnie wyciągnął z tego, że musimy sobie dać radę. Jest nasza, musimy ją kochać taka, jaka jest. I musimy temu stawić czoło. Staram się nie dołować, bo wiem, że zawsze jest koło mnie mama i tata i oni mnie zawsze pocieszają. No ale to czasem są takie chwile, w których mam już tego dołać, bo nie mogę na przykład robić niektórych rzeczy jak inne dzieci, nie mogę ćwiczyć na WF-ie. Jest ci przykro wtedy bardzo? Tak. To jest trudna bardzo choroba dla ciebie. Są na przykład różne sytuacje, idziemy z mamą w lecie do sklepu. Ja mam na przykład spodenki krótkie i krótkie rękawy i dzieci chodzą za mną, patrzą, śmieją się ze mnie. Przykro mi wtedy.